wieczór w Telewizji Republika. Pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. A ja przypominam Państwu, że trwa nasza sonda SMS-owa. Dzisiaj pytamy o to, czy w nowym Sejmie powinny powstać komisje śledcze, które miałyby wyjaśnić afery z ostatnich lat. Jeżeli Państwo uważają, że tak, takie komisje powinny powstać, wówczas należy wysłać SMS o treści 1 na numer 72075. A jeżeli w Państwa na opinii nie jest to konieczne, wówczas wysyłamy SMS o treści 2, ten sam numer telefonu, 72, tak? Sprawdzam, 72075. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Telewizji Republika. Ostatnie minuty, gorąco zachęcam, kto jeszcze nie wziął udziału w naszej sądzie, no to ma jeszcze trochę czasu. Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, ale również przewodniczący zespołu parlamentarnego, który bada przyczyny katastrofy smoleńskiej. Panie ministrze, no, wynik wyborów daje zupełnie inne możliwości badania przyczyn katastrofy smoleńskiej. W jaki sposób, jak pan wyobraża sobie, w jaki sposób będziemy mogli dochodzić w tych okolicznościach do prawdy teraz? Mówiliśmy o tym już w trakcie kampanii wyborczej, a i wcześniej, dlatego że zespół parlamentarny ma sprecyzowany punkt widzenia w tej sprawie. Zresztą nie tylko my, także istotni, ważni członkowie, doradcy pana Donalda Tuska, myślę tutaj o panu profesorze Marku Żyliczu, a który chyba miesiąc temu, czy półtora, już teraz nie pomnę, jasno powiedział, że prace Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która jest w administracji rządowej właściwym ciałem do wyjaśniania tego typu tragedii, tego typu dramatów, trzeba wznowić, że ona nie wyjaśniła w istocie prawdy i że trzeba wznowić te prace. On tam mówi o 10 sekundach, to jest kwestia oczywiście dyskusji, czy chodzi o 10 sekund, czy jednak trzeba zbadać cały ten proces. I bardzo jasno wtedy zajął stanowisko, że muszą brać udział w tym eksperci zespołu parlamentarnego i trzeba uwzględnić dorobek, pracę zespołu parlamentarnego. No to oczywiście można się zastanawiać nad zasadami. One są opisane w odpowiednich zarządzeniach, jak kształtowany jest zespół Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i też jest kwestia tam różnych szczegółowych rozwiązań prawnych, które trzeba by zrealizować, żeby udrożnić ten model badania, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że on jest właściwy. Materiały, które zostały opracowane przez zespół parlamentarny, są na tyle bogate, na tyle jednoznaczne, że w mojej ocenie, to oczywiście eksperci będą musieli to rozstrzygnąć, ja mówię to z mojego punktu widzenia, już niewiele czasu będzie potrzebowała ta komisja, żeby sformułować stanowisko i sformułować wnioski, ponieważ przez te 5 lat naprawdę bardzo dużo zostało zrobione i podstawowe problemy zostały rozstrzygnięte. Choć oczywiście bardzo ważnym elementem jest także próba dostania się do wraku. No to są wszystko elementy, które bardzo by ułatwiły rozstrzygnięcia, ale nie jest tak, że bez nich rozstrzygnięcia nie mogą zapaść. A później, gdy już będzie jasność, jak doszło do tej tragedii i po której stronie jest odpowiedzialność za tę tragedię, badania zespołu parlamentarnego wskazują tu jednoznacznie na stronę rosyjską, a wtedy, jak już będzie stanowisko Komisji Badania Wypadków Lotniczych sformułowane, wtedy należy ewentualnie się odnieść do organów międzynarodowych. Ale wtedy, a nie wcześniej. A dlatego, że trzeba sobie zdawać sprawę Czyli z tego... Nie zaczynamy od Komisji Międzynarodowej, tylko no to jest, wydaje mi się, oczywiste w momencie, kiedy... Dobrze, ja tylko dopytam, doprecyzuję. Kto powinien być w gronie ekspertów? Czy rozumiem, że eksperci ci niezależni, którzy współpracowali z zespołem parlamentarnym, to jest zupełnie naturalne, ale czy również w tym gronie powinni być eksperci, którzy pracowali nad tak zwanym raportem Millera?
Ja odpowiem wymijająco, jeżeli pani pozwoli, pani redaktor. Mianowicie nie mam wątpliwości, a wracam właśnie z seminarium, na którym pan profesor Binienda przedstawiał swoje ostatnie badania. Nie mam wątpliwości, tam zabierali głos różni naukowcy polscy z wielu istotnych uniwersytetów i wyższych uczelni. Nie mam wątpliwości, że w Polsce są kompetentni naukowcy, którzy, gdy przestanie oddziaływać presja, jaka przez ubiegłych pięciu lat uniemożliwiała im zajmowanie się tą sprawą, gdy to przestanie działać, będą mogli swój wkład twórczo i przydatnie dla rozstrzygnięcia tych kwestii przedstawić. Nie wiem, co, nie chodzi tylko o to, żeby dołączyć ekspertów współpracujących z zespołem do tego składu, który pracował nad raportem Millera, ale żeby również poszukać tych specjalistów w Polsce, których rzeczywiście jest bardzo wielu, którzy do tej pory nie byli wykorzystani. Taka komisja działa przy Ministerstwie Obrony Narodowej i minister obrony narodowej ma istotny wpływ na powołanie tej komisji oraz na wyznaczenie przewodniczącego. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ale oczywiście komisja jest chwilą, kiedy już się ukonstytuuje, jest komisją niezależną. Tak mówi ustawa, co oznacza, że nie można z zewnątrz, administracja nie może zgodnie z prawem na nią wpływać. Mówię o tym dlatego, że z chwilą, kiedy to była komisja pana Millera, nikt nie miał wątpliwości, że działała ona pod dyktando rządu i częściowo mediów, prawda? Dyktando polityczne. Jestem przekonany, że tak nie będzie w wypadku, o którym mówił pan profesor Żylicz, czyli ponownego badania, ale wszyscy najwyższej klasy naukowcy zajmujący się problematyką badania wypadków lotniczych, czy też poszczególnych fragmentów, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć o jednej rzeczy, jeśli pani redaktor pozwoli. Ja kilka dni temu, chyba to dwa czy trzy, rozmawiałem z jednym z członków komisji, nawet przewodniczącym, wiceprzewodniczącym chyba, komisji jednego z krajów zaprzyjaźnionych z Polską ze strony wschodniej. A nie będę tego precyzował, bo wydaje się, że ci koledzy chcieliby zachować pewną dyskrecję. Otóż on bardzo jasno pokazywał, że to, co zrobiła komisja Millera, to jest katastrofa z punktu widzenia nie tylko tendencyjności wniosków, ale braku jakiegokolwiek profesjonalizmu. A gdy on pokazał nam schemat działania takiej komisji w swoim kraju, no to różnica między tym, co tutaj zrobiono, a tym, co robi się w normalnych władzach, jest gigantyczna. Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa, bo zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Bardzo często, to nawet pojawiało się w wywiadach prasowych, bo byli dziennikarze, którzy byli gotowi o to zapytać, słyszeliśmy z ust przedstawicieli administracji różnych państw, które są członkami NATO, czy też dowódców wojsk NATO wprost, że Polska ma szansę uzyskać pomoc, ale rząd polski musi wystąpić o tą pomoc. Mówię o pomocy w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Nawet nie chodzi o pomoc w postaci ekspertów, ale pomoc chociażby w postaci zdjęć satelitarnych. No, różnego rodzaju informacji, które na pewno, to chociażby pokazuje książka Jurgena Rota, w posiadaniu innych państw, instytucji innych państw się znajdują. Bo do tej pory rząd polski takie inicjatywy nie podejmował nigdy. Znaczy podejmował bardzo szczególną inicjatywę. Podejmował inicjatywę piętnowania osób, które próbowały rozmawiać. Więc to bardzo skuteczne było pamiętamy działanie. Sprawę prokuratora, który został posądzony niemalże o zdradę Polski. Nie, wprost. Przez pana Grasia między innymi. Pan Graś to piętnował panią minister Fotygę i mnie za zdradę, że rozmawialiśmy z senatorami, prawda? Pan prokurator został postawiony przed sądem dyscyplinarnym. Coś dużo bardziej dramatycznego. Czy teraz takie działania będą podjęte?
Znaczy, czy zwrócimy się do państw NATO, czy też te instytucje, które będą się tym zajmowały, nie mówię o sobie, bo to będzie zależało od kształtu tych instytucji. Nie mam wątpliwości, że tak, nie wyobrażam sobie innego postępowania. Co więcej, chcę jasno powiedzieć, że zarówno takie zobowiązania czy obietnice były formułowane wobec konkretnych osób i my je oczywiście pamiętamy, a też pamiętają ci, którzy je formułowali. No a także jest cały zespół międzynarodowych, angielskich, amerykańskich, francuskich ekspertów lotniczych, którzy zobowiązywali się, że jeżeli powstanie tylko taka komisja, to chętnie będą z nią współpracowali i pomagali. Jeszcze na etapie działania polskiej komisji, przed umiędzynarodowieniem tego działania, więc jest już naprawdę szerokie grono najwyższej klasy fachowców, którzy się to włączą, którzy badali nie szybowce, tylko naprawdę tragedie samolotów liniowych. Bardzo dziękuję. My dzisiaj państwa pytaliśmy, czy w nowym Sejmie powinny powstać komisje śledcze, które zajmą się aferami ostatnich lat. Państwo byli niemal jednomyślni. 96% z tych, którzy wzięli udział w naszej sądzie, uznało, że tak, że takie komisje śledcze powstać powinny. 4% uznało, że nie. Bardzo dziękuję. Pan minister Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. No cóż, wieczór w Telewizji Republika trwa. Gorąco zachęcam, proszę zostać z nami i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.